To są skrzynki za 50 zł. A to skrzynki o równej wartości ponad 500 zł, z których wypadają najlepsze itemy na serwerze. W tym najrzadszy set, a także jeszcze rzadsze customowe książki i masa innych rzeczy. A ja w tym filmie otworzę skrzynki za właśnie 50 zł, jak i te za 500 na moim serwerze tkmc.pl i wykonam zadania, które wyznaczyłem sobie po obu openingach. Dobra, a więc my już jesteśmy na serwerze, no i wiadomo, zaczniemy sobie od skrzynek za 50 zł. I tutaj myślę, że po prostu weźmiemy sobie zestaw średni za 40 zł. No i 3 klucze epickie za 9 zł i będziemy mieli prawie 50. Dobra, więc tak jak widzicie, jest tutaj już to zakupione. Zestaw średni i 3 klucze epickie. Odbieramy sobie to teraz i mamy 10 kluczy do zwykłej, 14 do epickiej i 3 do epickiej. Także odbieramy. No i co, liczę na jak najlepszy drop. Zaczniemy sobie oczywiście od zwykłych. Najmniejszy procent szans jest na klucz do skrzyni epickiej. No i możemy wydropić też zwoje, czy kryształy, albo odłamki, więc w sumie zwykła skrzynka za złoty 50, a naprawdę dobry item możemy dostać. Wiem, że w tym momencie pewnie kompletnie nie wiecie, czym są te itemy, jednak spokojnie, dowiecie się w swoim czasie. Dobra, więc otwieramy, mamy animację i widzę, że już fajne itemy się mogą wylosować. Dobra, marchewki, zwoje, ej, jakby się zwój wylosował, proszę, nie, co jest? Ej, nie wiem, to się nie chce zatrzymać, co się dzieje? Czek na 1000 dolarów. No, kurde, w sumie nie najgorszy drop za 1000 dolarów. Na pewno coś będziemy mogli kupić. Dobra, lecimy dalej. Najbardziej chyba liczę na odłamki, ponieważ są najdroższe. I na kryształy, bez kitu. Kryształy też by się przydały. O, kurde, jabłka. No nie, ej, co jest? Dobra. 8 bloków złota. Ej, nie wiem, szczerze. Nie mam pojęcia, co będzie. Oby serio, coś dobrego. Na razie nawet nic seta nam nie dropło i mam 32 bloki węgla. Boże, jaka porażka. Zostało nam tylko 7 kluczy do skrzynki zwykłej, a ja nie dropnąłem nawet jeszcze żadnego seta. A przydałoby się. Dobra, lecimy. Kolejna. I odłamek! Nie, przeleciał. Ej, miecz by był dobry. Nie? Dalej nie? Shulker? O! Kill off! Dobra! Przyda nam się na pewno. Ostatnie skrzynki sobie możemy otworzyć bez animacji i uwaga! O! Dwa odłamki! Co jest? Ej, mega dobrze, tak szczerze. Mega dobry drop. 30% szans było na to. Dobra, kolejna. Miecz. O! Dobra, miecz. Git. Myślałem, że jeszcze się miecz dropnąłem, ale to był kill off, więc jest miecz, jest spoko. O! Ej, dobra, jaki mamy dobry drop. Jeszcze się nic nie powtórzyło na razie. 16 złotych jabłek. Dobra. Ostatnie 3 klucze. Raz. Butelki z ekspem. No, nie najgorzej, też coś innego. Lecimy, następna, przedostatnia i... czek na 500 dolarów. No, trochę gorzej, trochę lipa w sumie. Dobra, ostatnia skrzynka zwykła. Na razie nie dropnął mi żaden set, więc jest lekka lipa, tak szczerze. Ale może teraz się uda, więc ostatnia skrzynka... kolejny czek na 500 dolarów. Okej, ze zwykłej skrzynki prezentuje się to mniej więcej w taki sposób. Nie jest to najlepszy drop, nie jest też najgorszy, ale zostało nam jeszcze 17 skrzynek epickich do otworzenia. Pierwsza oczywiście wlatuje z animacją. Tu jest o wiele lepszy drop. Możemy zdobyć lepsze zwoje, możemy dostać kryształ ulepszeń. Wiem, że jeszcze nie wiecie, co to jest, ale jest to naprawdę OP i jest to rzadkie. I mamy czek na 5000! Co? Przecież na to jest ile? 40% szans. No niby... nie jakoś mało, ale też nie dużo. Ale kurde, naprawdę spoko. Kolejna skrzynka epicka, proszę. Jakby trident się na przykład wylosował, to też by było mega mocne. Trident jest naprawdę OP i też jest rzadki. Albo totem jakiś. Spodnie, dobra, jest git. Potrzebujemy tak czy siak seta, więc spodnie się na pewno przydadzą. Kolejna skrzynka, zostało nam jeszcze 14. Ej, nie wiem, szczerze, stresuję się. Pomimo, że to są skrzynki za 50 zł, to stresuję się, bo naprawdę dobry drop może z tego być. I klata, ej, dobra, na razie się jeszcze nic nie powtórzyło. I mam właśnie dwie części seta. Ej, jakby taki czek na 20 tysięcy dostać, to szczerze, to było OP. Albo krystale? Dobra, 16 gapów. Bardzo fajnie, mamy 32 złote jabłka już. Tak dla odmiany, otworzymy sobie teraz bez animacji. Może akurat coś fajnego dropnie. O! Zwój niebieski, dobra, bardzo fajnie. Zwój niebieski, generalnie jest to przedmiot, dzięki któremu możecie sobie dodać serce. Jak widzicie, mam teraz ich 10, a dzięki zwojowi niebieskiemu mam 29% szans na to, że jak go użyję, to doda mi się to serce kolejne, czyli będę miał ich 11. Mogą też dropnąć na przykład 38% albo 47% szans na dodanie tego serca. Więc w sumie dropnąłem najgorszy zwój, jaki mogłem z tej skrzynki, ale wciąż zwój jest naprawdę OP przedmiotem. Dobra, zostało 10 skrzynek, więc sobie znowu otwierajmy to z animacją i uwaga, co dropnie. Szczerze, jest to mega stresujące. Jeszcze nie mam całego seta. I co jak nie zdobędę seta na przykład? Koniecznie potrzebuję bani? Jest! Ej, dobra, jak ja wymrużyłem w ogóle. Co jest? Powiedziałem, że potrzebuję bani i dostałem banie. Jeszcze teraz jakbyśmy zdobyli buty, to bym miał już cały set, więc by było serio przyjemnie. Okej, widzę, że krystale mogą mi się wylosować. Trident? 5 odłamków! Dobra, ej, mamy 7 odłamków. Mega dobrze. Tak naprawdę jak zdobędę 8 odłamków, to będę mógł je wymienić na kolejny zwój, który właśnie kosztuje 8 odłamków. Także w sumie nie jest najgorzej. Proszę, ej, jak mi nie dropną buty, to taką lipę. Ja będę musiał chodzić w żelaznych butach wtedy. Kill off. Jaka lipa, co jest? Dobra, jeszcze jedno bez animacji.
klata. Ej, dajcie mi spodnie, no co jest? Dobra, 3 skrzynki do końca, błagam. Jak tu nie będzie z dobrego, przecież mam taką lipę wtedy. Błagam. Nie, tu nawet nie widzę nigdzie tych spodni. Znaczy butów, proszę. Gdzie są jakieś buty? Nie. Nie, refy. Został mi ostatni kluczyk i w tym momencie ja nie wiem, no mam całego seta, prawie, oprócz tych butów. Mam trochę kasy, mogę mieć dodatkowe serce. Mam itemy takie jak refy czy marchewki, ale nie mam butów. Proszę, jak teraz dropam buty, to będzie idealnie. Błagam. Błagam, buty, tylko tyle chcę, serio. Albo kryształy, nie wiem, jakby kryształy dropy też by było fajnie. Marchewki, Boże, ale tragedia. Moim pierwszym celem jest wytworzenie potki. Tylko problem w tym, że nie da się ich wytworzyć w normalny sposób. A do ich wyprodukowania potrzebuję kryształów, które zdobyć możemy na różne sposoby. Ale właśnie jednym z nich jest trafienie ich ze skrzynek. Więc gdybym chociaż raz wylosował kryształy, mógłbym już ukończyć mój pierwszy cel. Jednak jak widzicie, szczęście się do mnie niezbyt uśmiechnęło. Dobra, mam teraz tego seta, założę sobie. Tutaj każdy set jest tak naprawdę taki sam, każda część, więc sobie to pozakładam. No i co, odbieramy wszystkie dolary, łącznie z tej skrzynki zdobyłem 8000 dolarów. Ej, nie jest to zły wynik. W sensie, jak za 50 zł plus takie itemy. Serio, nie jest źle. Dobra, z tych itemów mogę sobie jeszcze użyć tego zwoju i mam 29% szans, że dostanę w tym momencie dodatkowe serce i będę mocniejszy. Także zobaczmy, czy się uda. Ej, co? Ej, dostałem serce, 29% szans. Przysięgam wam, że jest to mało. 29% szans. Jest to jeden z gorszych tak naprawdę zwoi, jakie możemy dostać. Trzeci najgorszy, a ja zdobyłem serce i mam dodatkowe serce. Aktualnie, żeby cokolwiek osiągnąć, musiałem uzupełnić braki w uzbrojeniu. Więc udałem się na losowe koordynaty, odebrałem kit gracz i wkopałem się prosto w ziemię, aby znaleźć jakieś diamenty na stworzenie butów. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że już za moment zobaczy coś, na co raczej każdy gracz chciałby wpaść. O, giełda! Co? Normalny gracz Minecrafta pewnie w tym momencie totalnie olałby fakt, że znalazł coś takiego jak geoda, ponieważ w zwykłym Minecrafcie nie ma ona większego zastosowania. Jednak na naszym serwerze geody to naprawdę dobre źródło dochodu. Z tego względu, że jak już mogliście zauważyć, istnieje tutaj mechanika sprzedawania dosłownie każdego itemu, jaki istnieje w Minecrafcie. A właśnie ametyst z geody jest jednym z lepiej wycenionych przedmiotów. Dobra, skopałem sobie tą geodę i teraz sprzedam wszystko, co z niej zdobyłem po prostu, no bo tak jak możecie zauważyć, jest mechanika na serwerze, która pozwala wam sprzedać jakikolwiek item i w sumie mogę też sprzedać ten kill off, bo mi nie będzie potrzebny. Sprzedajmy sobie to wszystko i z takiej jednej gody mamy 1100 dolarów, także jak widzicie jest to mega dobra i mega szybka metoda na start, żeby jakieś tam pierwsze pieniądze zarobić. Ej, dobra, kolejna geoda, ale widzę, że już jest wykopana, no bo ludzie wiedzą, że to jest dobry zarobek. Ej, szczerze, takie cave'y są mega OP pod właśnie znajdowanie takich geod, przecież one wszystkie są tutaj na powierzchni. Jakbym się rozejrzał, to bym zaraz kolejną znalazł. Dobra, tylko że ja potrzebuję raczej jakichś spodni, a nie kurczę geod, więc przydałoby się znaleźć diamenty. Ej, bo mam więcej pe... Co się stało? Czemu są jakieś itemy? Przysięgam, że nie wiem, o co chodzi. Idę, widzę expa i nagle widzę itemy. Dobra, nie wiem, sprzedaję to wszystko. Co ja mam? Redstone. Mam jakiś skórzany set w ogóle. Mamy ametyst. Jak ja tutaj to włożę, to pójdzie za 70 dolarów. Tak nagle znalazłem 70 dolarów w ogóle. Spadło mi z nieba. O co chodzi? Jeszcze tam widzę mineshafta. Co jest? Jakaś mega dobra jest ta kopalnia. Mineshaft był dla mnie kolejną dobrą informacją. Ze względu na to, że w nim mogę znaleźć pełno kobwebów, które są bardzo pożądane przez graczy. Ze względu na oczywiście wykorzystywanie ich podczas walki. Także na rynku znikają dosłownie w chwilę. Pewnie też możecie zastanawiać się, po co ja właściwie to wszystko robię. Po co ja właściwie zarabiam pieniądze, skoro miałem tylko się uzbroić. Na razie mogę zdradzić wam jedynie tyle, że do moich kolejnych celi pieniądze będą zdecydowanie potrzebne. Dobra, mamy powiedzmy prawie dwa staki. Ten stak, co tutaj mam, chciałbym sobie wystawić, tylko nie wiem po ile. Muszę zobaczyć na rynku, po ile takie coś chodzi. Dobra, z tego co widzę, to nikt nie wystawia kobwebów. Dobra, więc się spytam po prostu na czacie, za ile wystawić stak kobwebów na rynku. Skoro nie ma, no to już oznacza, że ludzie tego potrzebują i to szybko schodzi, co nie? Więc może akurat ktoś będzie chętny. Nie, kolejna geoda. Ale jakaś mała i w ogóle... Co? Jak ktoś wykopał tylko te bloki, na których nie rośnie ametyst i zostawił sobie coś takiego i ma w sumie farmę kasy, no bo ma farmę ametystu, ja to sobie mogę teraz zebrać. I co? Aż tyle jest z tego? Jeszcze mam fortuny 3, ale ej, dobra, nie, to jest OP jakieś. Ej, szczerze, myślałem, że ja tu będę miał może z dwa staki, a ja mam tego aż tyle, przecież to jest 300 dolarów, tak o, po prostu. Ustawiam tu home'a i mam darmową kasę, tak naprawdę co chwilę 300 dolarów. Po czasie znalazłem również trochę diamentów, dzięki czemu udało mi się stworzyć brakującą część seta. O, dobra, jest. Także mamy buty,
Ej, czemu mam 10 tysięcy nagle? Ktoś kupił moje kobłę bez rynku za 1200. Ja tego nie widziałem, w sensie nawet nie ogarnąłem kiedy. Ale ktoś kupił moje kobłę bez 1200 i mamy 11 tysięcy już. Co jest? Dobra, no to za to kupię sobie na pewno enchant. Tak mi się wydaje. $560 i bookshelf, jeden bookshelf za 200. Dobra, no enchanting mogę kupić, ale kupowanie tych bookshelfów jest bez sensu totalnie, bo mogę sobie po prostu kupić jedną trzcinę i ją wyrosnąć. I mogę sobie kupić tutaj skórę, która jest tania i będę miał taniej te bookshelfy. No dobra, ale żeby ten enchant w ogóle zrobić, to ja muszę stworzyć państwa, bo tak jak możecie zauważyć, poza terenami państwa, jak postawię jakikolwiek blok, no to znika on za 3 godziny. Więc po prostu sobie pójdę na losowe koordynaty. Jak miałem SVIP-a, to mógłbym się na przykład, nie wiem, tepnąć do Ameryki albo do Europy, no ale SVIP-a nie mam, więc po prostu lecimy sobie na losowe koordynaty. Dobra, więc jesteśmy gdzieś tutaj, jesteśmy po prostu w Ameryce. W sumie git, no jakby obojętnie, może być Ameryka. Jakiś, co to jest, jakieś kaniony? Także myślę, że no nie wiem, no możemy gdzieś tutaj założyć państwo tak naprawdę, może być nawet tutaj. Więc zakładamy P, załóż, Ameryka, wybieramy oczywiście agresywne i mamy państwo, które nazywa się Ameryka. Które mnie to kosztowało, no ale przynajmniej teraz będę miał bezpieczny enchanting. Kopię się tutaj w dół, zrobię jakąś taką, nie wiem, szybką bazę. Ja wiem, że to miała być szybka baza, ale podczas budowy musiałem jeszcze uwzględnić na przykład pomieszczenie na trzcinę, czy chociażby jakiś magazyn. Dodatkowo, gdy tak sobie budowałem, to stwierdziłem, że chcę, żeby było tu ładnie. Więc zacząłem wszystko dekorować i w taki sposób po około 30 minutach budowania skończyłem. I wygląda ona mniej więcej w taki sposób. Tutaj wpływamy i mamy trzcinę. Już widzę, że trochę urosła. Mamy enchanting table, do którego jeszcze muszę dorobić biblioteczki. Tu mamy jakiś magazyn. Tak więc myślę, że na szybko taka baza jest całkiem okej. Zbiorę sobie tą trzcinę. I szczerze to się muszę bardzo spieszyć, ale zaraz się dowiecie konkretnie czemu. Tak więc dobra, tworzymy sobie tyle papieru. Tworzymy sobie książki. Robimy sobie biblioteczki. Mam tylko 5. Więc to mi wystarczy, żeby to położyć tylko w taki sposób. A mam 8 minut, żeby sobie zrobić buty. Teraz tak, tak i tak i mamy biblioteczkę, która powinna nam to już uzupełnić. I uwaga, 30 level, jest! Teraz szybko pójdę sobie na spawna, żeby wziąć te moje butelki z expem, które dropnąłem. No i dobra, używam sobie tych butelek z expem. Mam ich 30, boże, czy to wystarczy? Nie gadaj, nie, to nie wystarczy na 30 level. Mam 17 level. Kupuję sobie lapis i enchantuję sobie buty na Deathstrider 1, Protection 2 i Unbreaking. No dobra. Takie sobie są te buty, ale zakładam je. O, no i właśnie o tym mówię. Za 20 minut spadnie meteoryt, który jest głównym źródłem wszystkich kryształów na serwerze. W skrócie działa to tak, że na mapę spada ogromny meteoryt, który w swoim kraterze pozostawia bloki kryształu, po których wykopaniu dostajemy właśnie kryształy, za które później tworzymy mikstury. Jako iż moim pierwszym zadaniem było właśnie zdobycie którejś z potek, musiałem koniecznie się na to udać. Tym bardziej, że taki meteoryt spada tylko raz na tydzień, w niedzielę. Ej, w sumie tak sobie idę i przypomniało mi się, że ja przecież nie mam pereł i jak, nie wiem, dopadnie mnie jakiś netherite'owy gracz, to nie mam szans. Dobra, ej, jestem gdzieś na tych kordach już mniej więcej, 2330. Dosłownie na tych kordach jestem, tutaj! Dobra, uciekam, bo tu zaraz walnie meteoryt i może mnie zabić. Czy ktoś mnie goni? Nikt mnie nie goni. Dobra, dobra, czekamy. Błagam, błagam, błagam. Ej, to musi wyjść. Ej, jestem tak zestresowany. Boję się, że na mnie spadnie trochę ten meteoryt, ale muszę być blisko, bo muszę zdobyć te kryształy. Dobra, uwaga, czy ja w ogóle zauważę ten meteoryt, czy nie? Gdzie on jest? Leci? Kurde, ej, tak się boję. Co jak on we mnie walnie? Albo nie wiem, będę gdzieś za daleko. O, kurde, tak daleko! Dobra, spadają kryształy, lecę, 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 lecę. Kurde, musi mi się udać. Nie mam tego, o Jezu, jeszcze mnie bije, chłop. Ej, nie wiem, czy ja cokolwiek zdobędę. Dobra, widzę coś, widzę coś, widzę coś. Widzę coś, widzę coś, widzę, 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 widzę. Ile tu jest tego? O Jezu, ej, mam tak tragiczny kill-off. Mam. Jest jeden, dostałem. Dobra, niech mnie bije ten chłop. Ja zbieram to, mimo to, zbieram, mam to. Jem sobie gapa, biją mnie ludzie z Malty. Dobra, ej, nie. Uciekam, ej, biją mnie wszyscy, kompletnie wszyscy mnie biją. Zostawcie mnie, ludzie, 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 opanujcie się trochę, opanujcie się, 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 opanujcie, 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 ludzie, opanujcie się, ludzie, opanujcie się, ludzie, opanujcie się, ludzie, opanujcie się, ludzie, opanujcie, kurde, ja pierdzielę, zostawcie mnie, dobra, kobłeby, nie, oni mnie dali, dobra, uciekam, kurde, nie mam tych pereł, to jest najgorsze w tym momencie, może mnie przestaną gonić, może, gonią mnie, ale widzę, że... Dobra, spróbuję mnie strzelać. Ej, może jakoś ucieknę. Niby mnie strzela, ale w sumie to ktoś tak nie umiał mnie dogonić. Dobra, użył tridentu. Oj, 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 oj. Dobra. Nie, kurde, nie udało się. Nie wiem, muszę uciekać po prostu. Nie wiem, co robić, szczerze. Bić się z nimi też nie będę, bo nie mam za bardzo itemów. Przecież nie mogę zginąć. Dobra, niech on się ogarnie, niech on się ogarnie. Wsadziłem go w kobłę. Jest, wsadziłem! Niech on mnie zostawi, nawet nie mam itemów. No, gościu. Dobra, dobra, dobra! O, nie, 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 on ma łuk, on ma łuk. Ej, dobra, ucieknę mu w ten sposób, nie gadaj. Nie, jak to mi się uda, to jest hit. Ja po prostu się wyloguję zaraz. Nie gadaj, że ja tak ucieknę. Poszedł, uciekłem mu, uciekłem netherite'owym chłopom. I mam
Dwa kryształy. Kurde, myślałem, że więcej, ale i tak jest dobrze, szczerze. Mimo to, że byłem na meteorycie i zebrałem jakieś tam kryształy, to i tak było to niewiele. Pocieszał mnie jedynie fakt, że aby stworzyć najtańszą podkę, potrzebuję tylko 5 kryształów. Zadzwoniłem więc do Savarsa, który w tym momencie też akurat wcielał się w rolę gracza, ponieważ wiedziałem, że ma on bardzo dużo kryształów i pomyślałem, że mógłby mi on je po prostu sprzedać. Halo? No. Ile ty masz kryształów? 8. Jak 8? Bo ja potrzebuję 3 kryształy. 3 tylko. Chcesz mi sprzedać może? Halo? No i nie udało się. Jednak to nic straconego, bo moi znajomi, którzy właśnie grali na serwerze, również byli przed chwilą na evencie i w dodatku ze skrzyni legendarnej wydropili aż 32 kryształy. No, halo. Halo? Ej, idealny timing, bo potrzebuję kryształów, co nie? Potrzebuję 2 kryształów, czy tam 3. I akurat patrzę, że wydropiłeś kryształy z legendarnej. No, zrobiłem, no. Nie chciałbyś mi sprzedać 3 kryształów? Nie znam ceny, mogę ci sprzedać, no, jakby my zbieramy na mieczek, no, ale mogę ci selnąć. No, nie wiem, mogę ci dać całą kasę, jaką mam, 5500 ci mogę dać. To mi pay i możesz tak mieć wtedy duże te kryształy. Dobra, to ci płacę 5500, dobra. Dzięki. Dobra, więc teraz posiadając te 5 kryształów, idziemy w strony groty i za 5 kryształów będziemy mogli zrobić najtańszą podkę u właśnie alchemika. I ją robimy w taki sposób, że najpierw kupuję kryształ, najtańszy jest właśnie kryształ trucizny, także w tym momencie kupuję sobie kryształ trucizny i mamy. Jakbym dostał lekko lepszy drop, no to mógłbym na przykład dropnąć kryształ ulepszenia, który działa w ten sposób, że po prostu mógłbym zrobić podkę wyższego levela. Więc teraz jak sobie stworzę właśnie podkę na truciznę, to będzie to podka trucizny 1. Jeżeli chciałbym zrobić podkę trucizny 2, to tak jak widzicie, potrzebuję tego kryształu ulepszenia pierwszego poziomu. No a jeżeli bym chciał zrobić podkę trucizny 3, no to muszę mieć ulepszenie poziomu 2. Ale naszym celem było stworzenie po prostu podki jakiejkolwiek, więc my na razie się tym nie zajmujemy i po prostu stworzyłem najtańszą podkę, którą można stworzyć. Za kryształy można stworzyć w ogóle nie tylko podki, ale też na przykład kryształowy miecz, który ma 15% szans na nadanie przeciwnikowi negatywnego efektu na 5 sekund. I jego cena dla porównania jest to aż 125 kryształów, czyli ponad 25 razy więcej niż teraz potrzebowałem zdobyć na podkę trucizny. Jednak nie to jest teraz ważne. Ważne jest to, że udało mi się wykonać pierwsze zadanie. Następnym celem jest zdobycie jakiejkolwiek części netherite'owego seta. I żeby nie było, nie jest to takie łatwe jak w zwyczajnym Minecrafcie, bo nie wystarczy, że pójdę do netheru, zbiorę netherite i połączę to z diamentową zbroją. Na Tiku netherite'owy set nazywa się setem śmierci. Da się go zdobyć tylko poprzez kupienie losu za 30 odłamków, który losuje nam jedną z 4 części seta. W takim razie, w jaki sposób chcę zdobyć część takiej zbroi, skoro ze skrzynek dostałem tylko 7 odłamków? Generalnie odłamki zyskuje się nie inaczej niż przez zabijanie graczy. Mianowicie po zabiciu gracza mamy 30% szans na to, że wypadnie z niego właśnie odłamek. Z tego wynika, że aby zdobyć jeszcze 23 brakujące odłamki, musiałbym zabić kilkadziesiąt osób. Nie ukrywam, moje itemy nie są jakieś najlepsze, więc zabijanie takiej ilości graczy trwałoby dosłownie wieczność. Tutaj z pomocą przychodzi więc event Lama, który na serwerze odbywa się za parę dni. Celem graczy jest po prostu rozwalić miniatę, z której wypadają naprawdę OP przedmioty, a w tym także odłamki. Tylko, że tak jak wcześniej powiedziałem, event ten odbywa się co parę dni. Co za tym idzie, w dniu, w którym to nagrywałem, niestety event ten nie miał miejsca. Jednak nie była to jakaś duża strata, ponieważ na serwerze istnieje coś takiego jak rynek, na którym gracze mogą wystawiać zdobyte przez siebie przedmioty za ustaloną cenę. Po to już właściwie na samym początku tego filmu zacząłem zarabiać pieniądze, żeby kupić część seta z rynku. Problemem jednak było to, że minimalna kwota, za jaką mogłem zakupić taką część, wynosiła 40 tysięcy dolarów, a ja po zakupie kryształów posiadałem ich tylko 80. Zacząłem więc rozmyślać nad różnymi sposobami na zarobek. Od zatrudnienia się w jakichś prac, po stworzenie ogromnej farmy drogiego przedmiotu. Końcowo przypomniało mi się jednak, że w moim Ender Chestie posiadam 7 odłamków, a już za 8 mogę wylosować losowy zwój, który jeśli będzie miał dużo procent, sprzedam go na rynku za jakąś dużą sumę. Żeby jednak zdobyć brakujący mi odłamek, najprostszą metodą będzie właśnie zabicie jakiegoś gracza i modlenie się o to, żeby akurat wypadł z niego odłamek. Dobra, a więc znalazłem gracza, który jest dosyć blisko i mam do niego dosłownie parę set kratek, także sobie do niego szybko pójdziemy. Dobra, i według tego co widzę, on jest w ogóle na oceanie. To jest dziwne trochę. No ale dobra, popłyniemy sobie, zobaczymy. I dobra, według mapy jestem dosłownie koło niego, także on pewnie jest pod ziemią i po prostu muszę się wkopać. Dobra, wkopujemy się. Skoro jest też pod ziemią i to w jakichś w ogóle dziwnych kordach, nie na żadnym państwie, nie ma on państwa, no to raczej nie powinno być to wyzwanie i wydaje mi się, że po prostu zbiera jakieś podstawowe itemy i nie będzie totalnie nic miał. Ej! Dobra, widzę jego nick chyba. Tak, to jest jego nick. Dobra, ja może centralnie nad niego się podkopię, żeby mi nie uciekł po prostu, nie wylogował się z serwera. Ej, jestem centralnie nad nim. O kurde, tu jest chyba zejście. Tu jest zejście, on jest dosłownie pode mną. Tu jednak nie ma zejścia. On prawdopodobnie nie patrzy na mapę, no bo jakby patrzył, to już by dawno uciekł. Jest pode mną, kopię coś tutaj. Jak ja się mam tam do niego dostać? Tak, żeby się nie spłoszył, no kurde. On jest jakby pode mną, on musi wyjść w górę, bo inaczej ja go nie złapię w życiu. No przecież on jest koło mnie. On mnie słyszy czy nie? Dobra, nie wiem, wkopuję się na niego. Dobra, trudno, wkopuję się, wkopuję się, wkopuję.
kupuje się. No i gdzie on jest? Boże, no. Nie ma go. On wyszedł czy co? Czy gdzie on poszedł? Nie, no ale lipa, no co? Nie ma go tutaj. Oczywiście nie oznaczało to, że się poddam, więc od razu znalazłem moją kolejną ofiarę. Dobra, według mapy zaraz powinien być. O kurde, nie gadaj. I co? I że na górze jest ta osoba? Przecież tam nie wejdę. Zanim ja tam wejdę, to... Oni się wszyscy już przestraszą. Ja bym musiał poczekać, aż tutaj ktoś spadnie. I wtedy na pewno ktoś tu przyjdzie po itemie. I wtedy, no, tego gościa z góry zabije. A nie, bo oni tutaj mają skrzynkę z itemami tych ludzi, którzy tutaj giną. Dobra, spróbuję może jakoś środkiem. Wydaje mi się, że dripstone'ów nie mają. Po prostu wejdę do nich środkiem i tyle. Najwyżej ktoś nagle do mnie spadnie, co nie? Nie wiem, czy mam wystarczająco bloków, ale wchodzę. Wchodzę tędy i tyle. Jak zaczną na mnie spadać dripstone'y, to nie wiem, jestem debilem. Czemu tam są trzy osoby? A ja teraz nie wiem, bo na mapie widziałem jedną, a są trzy. Czemu oni się nie biją? Czemu oni stoją w miejscu? Szczerze nie mam pojęcia, no ale wchodzę, no. Mam coś do stracenia? No mam. Czy mam coś do zyskania? No mam. Oby tylko oni tego nie usłyszeli. Oby oni tego nie usłyszeli, serio. Dobra, biorę to, biorę. Wziąłem. Widzieli mój nick. Widzieli. Dobra, już musieli widzieć mój nick. Wjeżdżam na górę, wjeżdżam do nich, wjeżdżam do nich, wjeżdżam. Wjeżdżam, wjeżdżam, wjeżdżam. Oni wiedzą! Oni nie wiedzą! Oni nie wiedzą! Obydwoje! Obydwoje! Jeden, drugi, jeden leży, drugi, walnie wiadro. Zabiłem dwójkę, mam dwa odłamki. O kurde, ale się zdygałem trochę. Tak więc teraz nie pozostało mi nic innego, jak za odłamki zdobyć losowy zwój, a następnie sprzedać go na rynku. Biorę sobie te wszystkie odłamki, które miałem, biorę sobie to do ekwipunku i mam 9 odłamków. I w tym momencie klikam w zdrap swój zwój z sercami. I pojawia mi się coś takiego i po prostu muszę wylosować. Muszę kliknąć któryś z tych zdrapek, no i pod każdą kryje się inny zwój. Także oby mi szczęście dzisiaj naprawdę sprzyjało. I dobra, jakiś najmocniejszy, jeden z mocniejszych. Proszę. Dobra, biorę ten. O, jest! Pomarańczowy. Byłem bardzo blisko czerwonego, ale pomarańczowy i tak jest mega dobry, no bo posiada on aż 47% szans na to, że doda mi kolejne serce. I jako iż na rynku nikt w sumie nie wystawia tych zwoi, no to myślę, że mogę dać nawet sporą cenę. Nie wiem ile, tak żeby nie przesadzić, żeby ktoś to kupił. Nie wiem, wystawię na razie za 12 tysięcy. Może mi się sprzeda, jak nie, no to zmniejszę cenę. Dobra, ktoś mi napisał, że za 12k nikt tego nie kupi chyba i że lepiej za 10 tysięcy to będzie sprzedać. Czyli jak teoretycznie to teraz wystawię, to ta osoba powinna to kupić? Nie wiem, zobaczmy. Rynek, wystaw 10 tysięcy. Dobra, za 9k kupię. Mniej niż 10k już nie zejdę. Trzeba być tutaj sztywno przy swoim, tak? Jest! 10 tysięcy! Właśnie się sprzedał mój zwój. Mamy 10 tysięcy na koncie. Dobra. Mimo jednak, że na moje konto wpłynęło 10 tysięcy, to wciąż daleko było mi do zyskania seta śmierci. Jednak wtedy wpadłem na genialny pomysł. Jak w chwilę zarobić ogromną kwotę, która pozwoli mi na zakup części. Tak jak już wspominałem, na serwerze możemy sprzedawać wszystko, co nam się żywnie podoba. Kolejnym przedmiotem, który jest wyjątkowo cenny, jest miód. A tak się składa, że nagrywając ostatnio film na mój główny kanał, stworzyłem sobie parę takich farm, dzięki czemu nic nie robiąc zarabiałem spore pieniądze. Pomyślałem, że skoro ja sam to zbudowałem, to po prostu tam podejdę i z tego skorzystam. Dobra, jestem sobie na tych farmach pszczół, jest ich tutaj trochę. Jest tutaj też jedna duża farma pewnej rzeczy, której na razie wam nie mogę pokazać i zobaczycie to po prostu na odcinku na głównym kanale, który się pojawi no za jakiś czas, ale farma ta generuje tak ogromne ilości pewnego przedmiotu, które jeśli sprzedam, to mi wygenerują takie ogromne kwoty, dosłownie w kilka godzin, że raczej powinienem sobie móc kupić tą klatę. Tak jak widzicie, magazyn do tej ogromnej farmy, to jest jeden z czterech magazynów, jest tak duży. W tej skrzynce mieszczą się wszystkie itemy, które ta farma produkuje. Tak więc na parę godzin odszedłem od komputera i poczekałem, aż farma wygeneruje sporą ilość cennych przedmiotów. Dobra, jestem po kilku godzinach dosłownego awka, odszedłem od komputera i nie robiłem nic innego. No i w tym momencie muszę na razie opuścić moje państwo, ponieważ po prostu nie mogę otworzyć tej skrzynki, która jest tutaj. I tak jak widzicie, jestem teraz w innym państwie, więc jak teraz widzicie, mogę otwierać te skrzynki i... O kurde, dobra. Przecież jak teraz to wszystko wezmę i sprzedam, to uwaga, za pół tego jednego magazynu mam 12 tysięcy, no przecież to jest jakieś chore. Dobra, sprzedaję resztę magazynu i mam kolejne 7,5 tysiąca. Teraz sprzedaję drugi magazyn i mam plus 20,5 tysiąca. Dobra, kolejny magazyn i kolejne 18,5 tysiąca. I sprzedaję ostatni magazyn, który przynosi mi kolejne 14 tysięcy. Także jak widzicie, film na głównym kanale będzie mega gruby. Także serio, polecam wam czekać, bo będzie naprawdę warto. No i co, wchodzimy sobie na rynek.
rynek i właściwie to stać mnie już nie tylko na tą najtańszą część seta za 40 tysięcy, ale stać mnie też na przykład na klatę za 60 tysięcy, także co ja się będę? Kupujemy 60 tysięcy, klata netherite'owa, najrzadsza klata na serwerze, właśnie ją kupiłem. Klata śmierci, nie dosyć, że jest po prostu netherite'owa, to posiada ona 5% szans na zatrzymanie obrażeń od przeciwnika i dodatkowo możemy nałożyć na nią customowe enchanty, ale o tym później. Dobra, tak więc zakładamy sobie to i w tym momencie mamy netherite'ową klatę na sobie. No dobra, więc kolejny cel osiągnięty i nie pozostało mi w sumie nic innego niż wejść na mapę i poszukać jakiejś osoby, dzięki której będę mógł użyć tej potki i wykonać wszystkie cele. Ostatnim celem jest zabicie jakiegokolwiek gracza przy użyciu zdobytej wcześniej potki. Jeśli mi się to uda, to oficjalnie wykonam wszystkie cele i przejdziemy do skrzynek za 500 zł, które będą naprawdę potężne. Dobra, jest to znowu ocean, czyli znowu będzie to jaskinia i oby ten gracz tym razem mi nie uciekł, tak jak poprzedni. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest. No dobra, ale myślę, że jak gdzieś tu się wkopiemy, to go na luzie znajdziemy, bo jestem niestety mega blisko. Bierzemy oczywiście naszą podkę do ręki, no i wlatujemy w dół. O kurde! O Jezus. Dobra, chyba mignął mi nick, ale nie jestem pewny. No jestem jakby centralnie prawie u nich, więc albo są mega głęboko, albo już się zdążyli przemieścić, ale nie widzę ich ników. Boże, myślałem, że to już oni, a to jakieś moby. Kurde, też ważne jest to, żeby oni mnie nie zauważyli, co nie? Bo jednak mam tą netherite'ową klatę. Chyba, że ja sobie ją zdejmę i założę na razie tą dla przykrywki. Ich jest tu w ogóle dwóch i potem założę tą netherite'ową, żeby się mnie aż tak nie przestraszyli teraz. O, jest! Jest gracz! Nie, on się loga? Co on robi? Rzucam potkę! Rzuciłem! Kurde, w siebie też rzuciłem! Biję się z nim! Dobra, zakładam tą netherite'ową klatę na siebie. Mam, zakładam. On gdzieś ucieka, ale rzuciłem mu tą potkę, nie wiem gdzie on jest. Wywalił się! Nie żyje! No dobra, więc cel zaliczony. Udało mi się go zabić. No i oficjalnie w 9 godzin wykonałem wszystkie cele, które miałem za skrzynki za 50 zł. Od razu po wykonaniu wszystkich zadań wrzuciłem wszystkie do tej pory zdobyte itemy do lawy i przeszedłem do skrzynek za ponad 500 zł. A więc teraz nadeszła pora na skrzynki za ponad 500 zł. Myślę, że tu bez większego kombinowania po prostu wezmę 3 razy zestaw gigantyczny, no i to wyjdzie jakoś 510 zł. Czyli w zaokrągleniu wiadomo 500. Dobra, więc tak jak widzicie, 3 razy zestaw gigantyczny. Tak więc odbierzmy to sobie i... O kurde! Dobra, odbieramy. Ja pierdziele. Mam 18 kluczy do skrzynki legendarnej po 20 zł, 42 klucze do zwykłej i ponad stack kluczy do epickiej. Wiadomo, zaczynamy od zwykłej i myślę, że nie ma co tutaj zwlekać. Po prostu otworzymy sobie to w ten sposób i tyle. O kurde, ile kryształów dropo w ogóle. Fajnie, jakieś sety, wiadomo, zwój. Bardzo dużo kryształów dropi, tak szczerze. Dobra, otworzyliśmy wszystkie zwykłe skrzynki. Nie wiem, ja wcześniej musiałem mieć za 50 zł mega pH, skoro ja teraz dropnąłem ze zwykłych skrzynek 15 kryształów. Dobra, epickie skrzynki. Parę pierwszych otwórzmy sobie z animacją, żeby była jakaś adrenalinka, może jakiś trident, może jakieś krystale. Uwaga, otwieramy i jestem tak ciekawy, ponad stack epicki. Przecież tutaj może wydropić wszystko. Przecież ja mogę mieć tyle krystali, że to będzie jakiś hit. Dobra, kill off, nie jest jakoś za ciekawie. Lecimy dalej. Ja, ej, pierwszy raz otwieram skrzynki w ogóle za taką kwotę. I dobra, zwój zielony, może być. Ludzie już chcą, żebym ja im to dropnął w ogóle. Dobra, krystale! O Boże, i myślałem, że już krystale. Dobra, jabłka. No, wiadomo, klasycznie. Dobra, bardzo dużo krystali się przewija. Prawie krystale były znowu. Dobra, buty, których nie mogłem dropnąć ostatnio przez 50 skrzynek. Dobra, i mamy coś mocnego. Może? 5 odłamków. Hełm. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedną z animacją i może akurat wydropi coś mega mocnego. I... czek na 5000, jest spoko. Dobra, bez animacji, lecimy. Jedna, węgiel, marchewki, kill off, buty, miecz, zwój zielony kolejny, spoko. 8 kryształów, co jest? O! Kryształ ulepszenia 0, które możemy zdobyć tylko przez meteoryt, bo mamy jakiś tam procent szans, żeby go zdobyć z tych bloków kryształów. No albo możemy go zakupić na stronie, no albo właśnie wydropić ze skrzynki. Więc to jest spoko drop jak najbardziej. Kill off, marchewki, exp, węgiel, kryształy znowu. Ej, będziemy mieli tyle kryształów, że to jest jakiś hit. Spodnie, marchewki, trident! Dobra, mamy trident. W sumie już otworzyłem pół staka tych skrzynek i się zastanawiałem, kiedy ten trident dropnie i czy w ogóle dropnie. Ale jest, trident, jeden z bardziej OP przedmiotów właściwie. Dobra, lecimy dalej. Klata, kryształy, miecz, perły. Okej, pierwszy raz perły dropnąłem w ogóle z epickiej. Koks? Koks. Fajnie, też fajnie. Dobra, odstawmy sobie tą resztę do Ender Chesta też. Właściwie te wszystkie sety ja będę wyrzucał, bo one mi się na pewno nie przydadzą. No i te miecze i tak dalej. To raczej nie jest mi potrzebne. Dobra, zostało nam zaledwie pół staka epickich skrzynek. Otwórzmy sobie jedną z animacją. Może akurat coś fajnego dropnie. O, dużo totemów się przewijało, widzę. O, ale było blisko zwoju. O, 3 klucze do zwykłej. Nie wiem, czy to spoko, wydaje mi się, że tak. Kolejny koks, okej, spoko. Stack marchewek, kolejne 5 pereł, fajnie. Kolejne perły, spoko.
Kolejne perły, okej. Okay. 8 kryształów, mamy już 47 kryształów. Kolejny koks, co jest? Kryształy kolejne, ej co? Kolejne perły, kolejny miecz. Kolejne kryształy, ej co? 12 skrzynek epickich do końca. Ja mam aż stak kryształów z epickich. Dobra, tutaj nic ciekawego. I ostatnie 3, fajnie, koks. Mamy 4 koksy. Ostatnie 2 skrzynki, miecz, shulker shell. I ostatnia epicka skrzynka za 500 zł. Hełm. Tych lepszych rzeczy, tak jak widzicie po tych skrzynkach epickich i rzadkich, no to mam 4 kokse, 2 staki refili, 2 staki pereł, 2 zwoje zielone, to akurat dziwne, że tak mało tych zwoi dropło, 3 klucze do skrzyni zwykłej, trident, stak kryształów, ulepszenie poziomu 0, 4 staki butelek z expem, no i tutaj jakieś czeki, zwój biały, no i z tych lepszych rzeczy to właściwie tyle. I teraz to, na co wszyscy czekali, ja czekałem, czyli 18 legendarnych skrzynek. Dobra, więc bez przedłużania otwieramy same najlepsze itemy, itemy eventowe, krystale, totem, koksy, pół staka kryształów, 20 odłamków śmierci, wszystkie kryształy, najlepsze zwoje i naprawdę wiele więcej. Także otwieramy pierwszą legendarną skrzynkę za 500 zł. Uwaga! Co to będzie? Szczerze, nie mam pojęcia. Mamy 18 skrzynek. Musi coś dobrego z tego wylecieć. I co mamy? To jest kryształ obrażeń. Najdroższy kryształ właściwie. Jest 25 kryształów, także mega OP. Otwieramy kolejną. Chyba najbardziej liczę na seta i na krystale. Dobra, zwój 47%. Jest dobrze. Fajnie też by było mieć 15 serc. 16 skrzynek do końca. Dobra, lecimy. Ej, jestem tak ciekawy, szczerze. Bo wiadomo, może mi dropnąć coś... mega dobrego, a może mi dropnąć gówno, ale mamy ulepszenie 2, też warte kilkadziesiąt kryształów, więc póki co naprawdę spoko. Dobra, lecimy, kolejne. Dobra, jestem ciekawy, czy w ogóle jakiekolwiek krystale dostanę, bo to jest 5% szans tylko na to. O kurde, i spodnie, kilof? Nie. O Boże, już myślałem, że to będzie ten kryształ, który jest najtańszy. Jak się długo losuje w ogóle, totem. Dobra, kurde. Totem nie jest aż tak rzadki, więc powiedzmy, że jest okej. Ej, tak się stresuję, 14 skrzynek do końca. A ja dalej jeszcze nie mam żadnego seta. Dobra, otwieramy, nie ma co. Co my tu mamy? Jakaś książka? Trident? Check na 10 tysięcy? No, tak średnio w sumie. 13 skrzynek, przez tych 13 skrzynek musi dropnąć coś dobrego. O! O! Jest! Dobra, Protection 5 książka. Książka, którą można zdobyć tak naprawdę tylko na evencie Lama. I jest ona serio rzadka. Także, kurde, mega fajne. Tylko, że jak kurde nie dropnę seta śmierci, to nie będę miał na co nałożyć tą książkę, bo ją da się nałożyć tylko na set śmierci. Uwaga, co my tu mamy? Miecz? Nie. Nie. O kurde, ile tutaj było książek? O kurde, ale lipa. Przecież to jest warte 5 kryształów. Ja. Dobra, nie ma co. Otwieram kolejną. O, miecz? Nie. Krystale! Kryształy? Nie. Ej, co się dzieje? Jak to się długo kręci? Proszę, klata! Totem nie. Kurde, no co jest? Ale lipa. Ej, szczerze, nie wiedziałem, co się dzieje. To się tak długo już kręciło, że to jest hit. Dobra, 9 skrzynek. Musi. Jakakolwiek część seta chociaż, no błagam. Dobra, proszę, książka. Nie, hełm! Nie trident. Trident już mam. Sharpness 6? Nie. Ulepszenie 1. No dobra, no jest to git. Będę mógł sobie zrobić potki, ale ja potrzebuję seta, a nie potki. No co jest? No na razie powiem wam, że jest cienko w sumie. Dobra, buty? Nie. Tak! Buty! Dobra, mamy to. Mamy buty, dobra. 7 jeszcze szans na to, żeby wydrobić jakąś część seta i będę zadowolony. Jak będą dwie części seta, będę serio zadowolony. Uwaga, kryształy? Tak! Co jest? Jak przewidziałem w ogóle? 32 kryształy. Dobra, otwieramy kolejną. Mam taką szansę, mam taką po prostu... mam taką nadzieję. Dobra? Co jest? 20 odłamków. Ej, mega dobry drop nagle pod koniec zaczął dawać. O co chodzi? Przecież jak będę miał jeszcze 10 więcej, to ja już będę mógł kolejną część seta sobie ogarnąć. Ostatnie 5. Otwieram to. Nie! Nie, nie, dobra, ej, 20 tysięcy, ej, dobra, jednak jest git. Błagam. Nie, nie. Ale lipa, po co mi shulkery, ja nie potrzebuję. Błagam, część seta, 3 koksy, dobra, no. Jest okej, okay. Mam jeszcze 2 próby. Proszę, część seta, przedostatnia skrzynka. Musi być część seta, musi. Albo kryształy, tu też będzie spoko. Albo sharpness 6, o kurde. Nie no, w sumie git, ale nic z tym nie zrobię, jak nie będę miał miecza fantoma. Więc teraz cała nadzieja. W sumie najbardziej bym chyba teraz chciał miecz fantoma po prostu. Ostatnia skrzynka, legendarna. Otwieramy to, błagam, ej miecz. Jakbym miał miecz fantoma teraz, to by było coś pięknego. Błagam, błagam, nie widziałem jeszcze ani jednego miecza. Błagam, nie.
10 tysięcy. No dobra, podsumowując drop z tych wszystkich skrzynek, legendarnych oczywiście, mamy dwie książki, które są dosyć rzadkie. Mamy kryształ obrażeń za 25 kryształów, kryształ trucizny za 5 kryształów, kryształ ulepszenia poziomu drugiego za jakieś 30 kryształów, 3 koksy, 10 shulker shelly, 20 domków śmierci, więc bardzo fajnie, 32 kryształy, buty śmierci i kryształ ulepszenia 1 za 10 kryształów. No i jeszcze zwój pomarańczowy, no i totem. Drop nie jest jakiś mega wybitny, mógł być wiadomo lepszy, ale też nie jest najgorszy, co nie? Dodałem sobie wszystkie pieniądze i pozostawiłem najlepsze itemy, żeby lepiej przygotować się na mój jedyny cel w tej kategorii, czyli zmierzenie się z najlepszym graczem w 1 vs 1. Kupiłem też z rynku dodatkową część netherite'owego seta. Wiadomo, że z takimi itemami raczej nie będę miał szans na gracza z całym setem Protection 5, więc musiałem rozegrać to z głową. Dobra, tak jak widzicie, mam tutaj ponad 1,5 staka kryształów. Mam te kryształy ulepszeń, kryształy obrażeń, więc wiadomo, z kryształu obrażeń wytworzę sobie potkę natychmiastowych obrażeń. Także mamy to, warte 25 kryształów. Zróbmy sobie jeszcze, wiadomo, tą potkę trucizny. No i teraz mamy 1,5 staka kryształów do dyspozycji. Żeby mieć jakiekolwiek szanse w starciu z najlepszym graczem, no to myślałbym szczerze nad potkami siły dwójki, ewentualnie siły trójki, jakby mnie było stać, albo instant damage, ponieważ to jest też dość mocna potka. Myślę, że raczej weakness i tą truciznę sobie odpuścimy i skupimy się właśnie głównie na sile albo instant damage. Skoro jedną instant damage już mamy, ja bym ją ulepszył i z jedynki zrobiłbym dwójkę, przez co zabrało mi kryształ ulepszenia 1. I teraz jakbym sobie chciał zrobić potkę instant damage 4, to tak naprawdę mogę ją zrobić w tym momencie, no bo mam kryształ ulepszenia 2, mam potkę instant damage 2, więc mam wszystko, żeby wytworzyć potkę instant damage 4? Przecież to jest jedna z bardziej OP rzeczy w ogóle na serwerze. Na jednego hita zadaje tyle serc, właściwie ile teraz widzicie, więc myślę, że jest to mega OP. Ja bym nad tym strengthem pomyślał w sumie. Dobra, więc skupmy sobie kryształ siły. Teraz stwórzmy sobie potkę siły jedynki. Wytwórzmy sobie kryształ ulepszenia poziomu pierwszego. Teraz stwórzmy potkę na strength dwójkę. Okej, okay, mamy to. I czy teraz ja bym mógł to ulepszyć jeszcze na strengtha trójkę? Do tego bym potrzebował potki siły 2, którą już w tym momencie mam. I potrzebowałbym kryształu ulepszenia dwójki. No i żeby zrobić kryształ ulepszenia dwójkę, to muszę skądś zdobyć dwa kryształy ulepszenia 0, żeby je ulepszyć na jedynkę i na dwójkę. Tak w skrócie. No i tak jak mówiłem, zdobycie mogę po prostu poprzez meteoryt. Tam mogę wykopać blok kryształu, z którego zdobędę ulepszenie 0. No ale meteoryt odbywa się co tydzień, a ja tydzień nie będę czekał. Więc pójdę sobie do sklepu za czas. I nie wiem, czy ja będę mógł teraz kupić to ulepszenie 0, bo to kosztuje 350 monet. Ja też trochę monet wydawałem, więc... Kurde, no lipa. Także nie mogę ulepszyć strengtha dwójki do trójki. Gdybym miał kryształ ulepszenia 0, to bym to zrobił. Ale kryształ ulepszenia 0 nie mam. Ale czy ja przypadkiem nie widziałem jednego na rynku? Przecież był na rynku jeszcze dzisiaj. Ale kurde, nie widzę, chyba się sprzedał. No dobra, no to za pozostałe kryształy po prostu kupuję sobie kryształ obrażeń 1 i drugi. I przy okazji jeszcze kupię na weaknessa i na poison. Dobra, także robimy instant damage 1. Kolejny instant damage 1. Poison 1 i weakness 1. I w ogóle mam w tym momencie 7 potek, z czego jedną potkę na strengtha 2, jedną na instant damage 4, która jest strasznie dużo warta, parę na instant damage 1, dwie na poisona 1 i jedną na weakness. Także szczerze mega mocne. Także myślę, że jestem przygotowany i oprócz tego, że totalnie nie umiem grać na potki, no to jeżeli chodzi o itemy, myślę, że no jest całkiem spoko. Mógłbym mieć jeszcze jakieś tam część netherite'owego seta więcej, ale nie jest najgorzej. A więc w końcu przyszedł czas na walkę, w której dowiemy się, czy itemy za ponad 500 zł pokonają jednego z mocniejszych graczy na serwerze. 3, 2, 1. Dobra. Nie. Co jest? Nie. Dostałeś dużo? 5 serc. Dobra. Nie wiem, co w ciebie weszło. Ja nie mam noczy. Nie masz noczy? Ile ci serc zadaje w ogóle? Dużo? Tak zmienia, to ty mi nic nie zadajesz ogólnie. Serio? Jak ja wypiłem strengtha dwójkę, co rzuciłem pod nogi? O, teraz mi zacząłeś bić po pół serca. Mówię ci, że prot 5 jest OP. Akurat z tym jest lipa, że ty masz prot 5. Ty masz całą prot 5? Tak. Myślę, że nie wiem, jak ja mam teraz porobić. Wszystkie potki na siebie już wykorzystałem i co? I ty masz full HP czy ile? No teraz mam 13 na 15 serc. No to super. A tobie te serduszka pewnie ładnie schodzą, co? No, znaczy ja już zadam drugiego koksa, nie? Jeszcze mam 5. Jak tam twoje serca? Moje serca nawet. 15, to spoko. U mnie takie 7. Dobra, nie. O co chodzi? Przydałoby się, żebym uciekł chyba. Leciutko. Co jest? Co się stało? Zablokowałem cię. Dobra, ej, jeden nóż mi został tak naprawdę.
Ty poczekaj, ja sobie przysepę zmienić już trochę. Ja teraz nie jestem już plot 5, ja już dostaję damage, ej! Serio? A bez kitu, bo ty nie masz plot 5 teraz. Git. Tylko szkoda, że teraz to ogarnąłem w sumie i teraz bym mógł użyć tych potek. Ja użyłem wszystkich naraz, ja użyłem od razu strengtha, od razu użyłem wszystkie instant damage, wszystkie poisony, weakness i tak dalej. O kurde! Nie, ale lipa, zjadłem od ostatniego nocza w ogóle. Kurde, znowu nie zapakowałeś, co jest? Co mi padło? Bania, najgorzej. Ja już nic nie zrobię tak naprawdę, nie mam zapasowego seta, bo sobie nie wziąłem. Nie uciekaj tutaj. A! Nie udało mi się uciec. Dobra, jeszcze raz. Nie, halo. Nie. Ej, dobra, nie udam się. No kurde, nie, 2 HP. Zaraz mi to ten padnie. O! Ja pierdzielę, ale lipa. I czemu nie wziąłem nic zapasowego? Nie. Też lecę po ciebie. Dobra, leć. O kurde, nie leć jednak. To twój koniec. Ciekawe? Kurde, no! Proszę, coś mam jeszcze w EQ, co mnie uratuje? Nie mam. Dobra, już nie mam co zrobić, nie mam pani. O! Ile masz? Dużo? Nie wiem. O kurde. Ule lipa! Wracasz tu, koleżko. Lecisz do pieca. Ale lipa. O, gdzie ty uciekasz? O nie, kurde! Chciałem wszystko do kosza wyrzucić, żebyś nie miał. No dobra, GG. Co prawda, nie udało się wygrać. No ale tak jak widzicie, wcale to, że kupicie klucze za 500 zł, nie oznacza, że pokonacie najlepszego gracza. Co prawda, jakieś tam profity dostajecie, ale nie mówię, żeby od razu wydawać 500 zł. Tak jak widzieliście, za 50 zł były też dość dobre itemki. A jeśli wy chcecie wygrać rangę za 50 zł, czyli MVP'a, to wbijcie na mojego Instagrama domski_ig i tam niedługo będę informował o tym, jak wygrać właśnie MVP'a. Jeśli chcecie, aby następny odcinek był z testowania jeszcze droższych skrzynek, to kliknijcie w ten film, a jeśli chcecie, żeby to było co innego, to kliknijcie w ten film. Subskrybujcie i wyczekujcie odcinka na głównym kanale.